sprawny władca, któremu udało się odnowić młode państwo piastowskie. Po najazdach Rusinów, Czechów, Niemców, po zniszczeniach, jakie miały miejsce w wyniku buntu ludowego, właśnie jemu udało się to państwo odnowić. Książę Kazimierz Odnowiciel. Odnowiciel polskiego państwa. Książę Kazimierz Odnowiciel odbudował terytorialny zrąb państwa polskiego, utrzymując ciągłość pamięci historycznej i kulturowej. To początkodawca ufundowanej w tradycji łacińskiej misji odbudowy Polski. Książę Kazimierz miał znakomitych przodków. Jego pradziadem był Mieszko I, założyciel państwa polskiego, dziadem wielki zdobywca Bolesław Chrobry, a ojcem Mieszko II, który w początkowym okresie swojego panowania również święcił triumfy. Na dodatek matką była Rycheza Lotaryńska, wnuczka cesarza Ottona II, w której żyłach płynęła również krew Karola Wielkiego. Imię Kazimierz oznaczało ten, który każe pokój, czyli ten, który wnosi pokój. Tak to odnotował Jan Długosz. Miał bardzo trudne zadanie. Musiał odnowić tak naprawdę państwo polskie, młode państwo piastowskie, które na początku wieku XI stanęło przed bardzo trudnymi problemami. Przede wszystkim przed najazdem naszych sąsiadów. Mówimy tutaj nie tylko o najeździe ze strony Niemców, ale również ze strony Rusinów, ze strony Czechów. Ten najazd może się równać tylko z potopem szwedzkim i z II wojną światową. Takie spustoszenie w kraju wywołał. Metropolia w Gnieźnie, jak pisał Gal Anonim, no tak naprawdę to dzikie ptactwo miało swoje gniazda na ruinach, można by powiedzieć, katedry gnieźnieńskiej. Ogromna reakcja pogańska, zwłaszcza w Wielkopolsce, która zniszczyła tamtejsze struktury kościelne. Bunty lokalnych wataszków, uzurpatorów, którzy również bili się między sobą. W zasadzie mógłby żyć spokojnie w Niemczech, może nie jako władca, ale przynajmniej wygodnie, dlatego że jego matka miała tam też rozległe koneksje. Jednakże jego ambicja i przede wszystkim chyba poczucie misji odpowiedzialności za kraj przodków, tak z mozołem budowany przez jego ojca, dziadów, nie pozwoliła mu na to. Wspierany przez swoją matkę, która miała liczne koneksje w Niemczech, i przez swoją rodzinę, zwłaszcza przez swojego wuja, arcybiskupa Kolonii, w końcu uzyskał wsparcie od cesarza dzięki sprzyjającym okolicznościom politycznym. Tak naprawdę musiał przede wszystkim odnowić funkcjonowanie tego państwa. Objął władzę w Wielkopolsce, w Małopolsce, pokonał Miecława, czyli na powrót przyłączył do Polski i Mazowsze. No i przede wszystkim też ułożył w jakiś sposób sytuację z Czechami. Kazimierz centrum Polski uczynił Małopolską. On to właśnie przeniósł stolicę państwa polskiego z Gniezna do Krakowa. W Krakowie odnowił biskupstwo. Przypisuje się mu również budowę pierwszego murowanego zamku na Wawelu. Postawił na restytucję właśnie, na restytuowanie tych struktur kościelnych, ale także z całą pewnością postawił na sprowadzenie do Polski zakonów. I tutaj jemu przypisuje się fundację opactwa w Tyńcu, opactwa benedyktyńskiego. Inną wielką zasługą księcia Kazimierza była reforma systemu militarnego, to znaczy zrezygnował on z praktyki swoich przodków, kosztownego utrzymywania drużyny przy władcy centralnym, na rzecz nadawania ziemi wojom w zamian za ich przysięgę i zobowiązanie do stawania na polu walki na wezwanie króla. Kazimierz Odnowiciel zostawiał państwo polskie składające się z czterech dzielnic, czyli z Wielkopolski, z Małopolski, ze Śląska i z Mazowsza. Jest jednym z tych władców Polski, o których można powiedzieć z całą pewnością, że zostawili Polskę o wiele silniejszą niż ją zastali. To jest władca, któremu Polska zawdzięcza wskrzeszenie właściwie. Śmiało możemy powiedzieć o tym księciu, że był odtwórcą państwa polskiego. Gdyby nie pojawił się Kazimierz Odnowiciel, gdyby nie jego działalność, to właściwie trudno powiedzieć, czy Polska, w sensie Polski piastowskiej, przetrwałaby. Stąd właśnie ten przydomek Kazimierz Odnowiciel.